Biżuteria, którą mam dzisiaj na ręce, to są bransolety srebrne, zrobione przez Agnieszkę Brustę. Jest to jej praca dyplomowa. Uwielbiam je. Faktycznie są to takie bransolety, które bardzo często ze sobą noszę. A więc taki trochę wyjątek w mojej ogólnym podejściu do tej biżuterii artystycznej, która w zasadzie na co dzień jest schowana w sejfie, w miejscu, które jest bardzo bezpieczne, ponieważ uważam, że to już ma bardzo, ta cała kolekcja ma bardzo dużą już wartości kulturalną i taką artystyczną. I to będzie, mam nadzieję, przez kolejne pokolenia dość poważnie traktowane jako zbiór. Zbiór opisujący środowisko artystów, złotników, którzy tworzyli, którzy wyrażali za pomocą biżuterii swoje emocje, za pomocą biżuterii rozmawiali z odbiorcą, rozmawiali ze światem, wyrażali różne opinie na temat świata, który ich dotyczy. Wracając do tych bransolet, one są nie tylko świetnym projektem, one są też takim elementem, który myślę, mnie bardzo określają. Są minimalistyczne, są takie srebrno-czarne, a więc są taką biżuterią bardzo ozdobną. I dlatego je tak często noszę. Jest to biżuteria, która powstała jako praca dyplomowa Agnieszki Brusty, a więc trochę ciężko mi się je zakłada i zdejmuje, ponieważ no, ja mam drobne ręce, ale Agnieszka w momencie, kiedy je tworzyła, będąc jeszcze młodą studentką, faktycznie zrobiła troszkę mały rozmiar tych bransoletek. Ta biżuteria, którą ja bardzo lubię nosić, musi być właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, musi być minimalistyczna, musi być ozdobna, ma mi dodawać urody. Uwielbiam takie momenty, kiedy mam małą czarną sukienkę i mam dużo biżuterii na sobie, bo tak naprawdę biżuteria mnie zdobi. I chciałabym, żeby tak to było, żeby się kojarzyć z biżuterią, żeby była zauważana, więc lubię dużą. Drobna biżuteria oczywiście też może być piękna, natomiast w momencie, kiedy zakładam drobny przedmiot, to jakoś nie czuję się, że jestem widoczna. A chciałabym, żebym była widoczna poprzez biżuterię.